Cześć wszystkim, to znowu my. Cześć. Cześć, dzisiaj gramy w Kinect Star Wars. Jest to demo, bo jeszcze nie postanowiliśmy. Nie mogę, komandować. Nie zdecydowaliśmy się na pełną wersję. Chyba się nie pomylę. O ile nie stanie poniżej 100, to raczej nie. Wybierz padawana. Ciekawe kogo. Coś mi nie chce łapać. A, bo to? Dobra, to chyba jakieś zakłócenie. To dobrze. Materiał rozpoczyna się w momencie, gdy mężczyźni zajmują. Zaczynamy grę. Słyszycie bardzo fajną polską wersję. No i gra się nie okazała jakimś takim super sukcesem, na jaki była zapowiadana. Ona została zapowiedziana jakoś równo z Kinectem, jako jedna z przykładowych produkcji. No i z tego, co słyszałem, czytałem recenzję i teraz trochę pograłem w demo, to wychodzi, że ten wątek fabularny, gdzie walczymy mieczami świetnymi i w ogóle jakąś historię wygrywamy, to jest najgorszy chyba fragment tej gry. Co ty myślisz? A najfajniejszy? Najfajniejszy pomysł słyszałem, że Rancor i wyścig. No ja nie grałam, widzieliśmy wszystkie te takie, jak to się nazywa? Minigry. 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 Jak masz Kinecta, to masz grę złożoną z minigier. Halo. Ja liczyłam, że będzie etap skończenia minigier. Ale etap skończenia jest rzeczem wzięty z Dance Centra, który mogliście już podziwiać. Dobra. Dobra, jest fajnie. Tak, ja jestem po lewo, jestem popkiem. A ja jestem babu z mackami, nie? Czemu, jak to mam iść? Już coś tam testowaliśmy. Nie, 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 tu nie chodzisz, to jest... Nie, takie prawda, czy coś tam. Nie, to jest gra całkowicie na szynach, co mnie trochę zaniepokoiło. Był taki fajny patent w niektórych grach, że idziesz do przodu... Słuchaj się mnie, babu z mackami. Taki fajny patent był, że chodzisz wystawiając nogę do przodu i to był taki fajny feeling tego chodzenia generalnie. Tam demo między innymi Rise of Nightmares. I można było coś tego spróbować, ale widzę, że to od początku do końca były takie... Chciała chyba przeskoczyć. O właśnie. Od początku... Od początku do końca były taki... Dobra, ja nie żyję. Nie żyję, podnieś się. O, rozwaliłeś. Tak, rozwaliłeś. Chyba był taki pomysł na tę grę od samego początku. I potem już nie chcieli nic zmieniać. Trochę gorąco. No, no co, no musimy... Czekaj. Skocz. Musimy sobie oto teraz zamknąć, żeby nie było hałasu z zewnątrz. Mam nadzieję, że to nie będzie bardzo... przeszkadzało. O, przewróciłem kości. A, takie są. O, udało się. No nie mogę. A masz. No, Force Unleashed to nie jest, niestety. Jany, o Boże. Jaki quest niesamowity. Więcej się daje. Co ty dajesz, córka? Nie wiem, jakaś raca z tego uniwersum. Boże, chciałem ich ściągnąć mocą, a wyskoczył. O, udało się? Udało się. O, feel the force. Kopa. Super. Trzymasz, takie coś się pojawi i możesz tym rzucać. Nie mogę, to są bardzo blisko. No, chyba tak. Takie czerwone się coś. O, udało się. O Boże, jaka leja. Ale zleja? A nie? Nie, no się nie było na... Bliźniaczo normalnie. Nie, czekaj. Hello. O, skaczę do przodu. Nie wiem, jak to robi. Dobra, ja odbijam pociski. O, podeszłem w końcu. No to się skup. Use the force. Zuzia. Co ona mówi?
Ruszamy. Co to trzeba? Aha, trzeba trzymać. Ach, czuję się jak Jedi. O, broki. Broki, o, broki. Mi się wszystko skurde z tymi kojarzy. Co to trzeba robić? A, to chyba trzeba skoczyć. Skocz! Ej! Skocz! O właśnie. Nie wiem, nie bardzo ogarniam, co tu się dzieje niestety. Zostaw, zostaw. A, udało się. Ciąg dalszy nastąpi. Dobra, myślę, że pokażemy jeszcze te. Co? Lasery. Co ty na to? No dobra. No, ja w laserach jestem lepszy z kolei. No, wygrałem ostatnio, pamiętasz? Nie. Ale ja pamiętam. Takie rzeczy trzeba pamiętać. Identyfikacja, please. Jesteśmy gotowi. Shaolin, chora sobie. Mamy spokój, o to mi się podoba. A to tylko trzy były, tylko? Tak, z tym rankorem. W pewnej wersji właśnie jeszcze jest. Na pewno tam jest, nie wiem. No jest, tak. Nie pamiętam, czy coś jeszcze. Nigdy nie byłem na wyścigu ścigaczy. Co jeszcze jest? Nie wiem. No, wyleciało mi to z głowy. Wyleciało mi to z głowy. Ale niestety się okazuje, że ten główny tryb fabularny z machaniem mieczem, co mi się najbardziej podobało, to jest najgorszy w tej grze. Najlepszy jest taniec, bez zdarzenia to wszystko z Dance Central. Ale powiem ci, że ta polska wersja wcale nie jest taka zła. Znaczy, ja nie mam zamiaru krytykować za zrobienie polskiej wersji, bo takie gry, no wiadomo, dla kogo są przeznaczone. A wszystkie te, Boże, co to? Kinect, ale te sporty Adventure. Pierwsze, Adventures właśnie, to wszystko było po angielsku i jak nie wiem, jak miał dziecko, to ja bym nie miał zamiaru kupować mu Kinecta, żeby siedzieć potem i mu tłumaczyć czytać napisów. To nie na tym ma polegać tutaj. I żadnego fana z tego nie ma. Tak, tu jest duża przewaga Sony, bo oni polinizują wszystko jak leci. Dlatego moim zdaniem będzie pojechać już, że jest polska wersja. Tak, to nie ma sensu je krytykować w ogóle. I w szczególności to, że da się jednak je słuchać i nie przeszkadza. Nie jest słabo, nie? Tak. Tak jak to. Wiem, że już mówiłam. Dobra, gdzie jestem? Nie wiem, gdzie jestem. No dobra, jestem na dole. Nie wiem. Niestety mam kawałek ekranu zasłonięty. Skręca, no ręką ciągniesz, nie? To tak. A ja myślałam, że to ten przyspiesza, jak mówię. Przyspieszysz jakoś tak. No właśnie, o! A się widok zmienia, ach, fajnie. Nie ma takiego kierowania zwykłego kierownicą, co ma sens jakby w kontekście uniwersum. Mam wrażenie, że to wcale nie. A kiedy tak po prostu ciągniesz, to zmniejszasz to, moc w silniku jednym. Ale ja chcę do przodu. No to musisz mieć naładowany, tam masz taki paseczek ładny. Jesteś 12, rusz się. No, nie pamiętam, jak to się gra. Teraz to grałam dawno temu i nie postanowiliśmy pamiętam. Usunąć to demo. Teraz dla programu ściągnąłem jeszcze raz, więc nie to będzie to. Czekaj, czym się skręcało? No ciągniesz tak jakby. Och. Może rozkiję się teraz. Gdzie to jest ten pasek, że szybko? Zielonkawe takie po prawej stronie. Co ci wydajesz? No nie mam żadnego przyspieszenia. No bo skumarnowałaś już, widzisz? Ja mam pełne na przykład teraz. Jedziesz! Ale asysta też jest niezła, czujesz ją? No ja to jakbyś teraz rozbijałem, wyciągnęła te tory. Właściwie spadłem, nie żyję. O Boże, jestem za tobą, jak to się stało? I znowu spadłem. Utknąłem, pomóż mi. Wróć się po mnie, odpoluj mnie. A nie, dobra, jadę. Szybciej. Tylko Kinect to też jest taka maszyna, kurde, do której dobrze jest grać regularnie, bo teraz mieliśmy parę gier, pograliśmy, odłożyliśmy i teraz jak tak stoję z tymi rękami, to mnie już boli. Jestem dziewiąty. Nie mam pojęcia, która jest. Jesteś pierwsza! Fajczy mi się silnik. A, zrób coś ty. Przyspieszę. Gdzie to jest chyba? Ręce mi odpadają. O kurde. O kurde. Wow. Jakie potworki się przyszły.
Musi być do końca ten zielony pasek, żeby mieć przyspieszenie? Chyba tak. Tak, tak, można. No, tak. O, piąty. Jedziemy. Serio? Nie. Nie, ręce mi już. A z ciekawostek, na E3 LucasArts zapowiedział kolejne Star Warsy. Star Wars na kinek? Nie. Star Wars ogólnie. No to może 13-13 się nazywa. To się nazywa Star Wars 13-13. Będzie Star Warsowy Uncharted. Wow. Ja bym chciała Jedi Academy na... Jedi Knighta w ogóle, bo to jest seria Jedi Knight. No. No. O, ma przyspieszenie. No, Jedi Knighta jakiegoś czwartego na ten. Wygrałaś? Nie. Moja piąty, co się dzieje? Dobra, my już tutaj upływamy potem. Ja jeszcze nie. No, więc wam dziękujemy, ostateczna pozycja pierwsza. To ja! Tak, to ja. Wygrałem. Dobra, nieważne, no. To się tam ciesz na tym podium. Musisz jakiegoś dziwnego stworka, a my się tutaj żegnamy. No. Macham. Tak, pomachaj tam. Z najwyższego miejsca podium. Dziękujemy wam za uwagę. Ej, ja nie skaczę. To nie fair. Pa, pa. I konfetti. Trzeba by było naleć. No. Do zobaczenia.